witamy w kolejnym odcinku Hiperfizyka dla początkujących. Zajmujemy się korpusem, czyli koprusem, kospurem, korsupem, korsupem, duszą. Lubię z tobą gadać. Nie wprowadzajmy takiego zamieszania, bo to przecież dla początkujących jest i zaraz... No, przecież jestem początkujący. No, ale żart może być niezrozumiany, a jak widać według Dostojewskiego jesteś dzisiaj idiotą, więc... Korpus supremum, o, popatrz. Więc mówmy dużymi literami. Tak, czyli cały czas krążymy wokół piątej gęstości. Mhm. Szóstej i siódmej chyba w tym momencie. Tak to powoli wracamy z powoli, tym tak. Opisem, do źródła. Ale zajrzymy na chwilę do trzeciej gęstości, w której znajduje się to korpus supremum już... Inkarnowane, zamontowane w ciele fizycznym. I naturalną konsekwencją zamontowania tego korpus supremum jest rozwój. Prawda? No tak. Poprzez doświadczenie, nabieranie doświadczenia, rozwój tego korpus supremum. Ale... Co nie zawsze idzie w parze z rozwojem umysłowym, czy też w ogóle organizmu. I to nie jest wcale żart, tak. Oczywiście, to pełno takich przykładów jest. Tak, jest pełno, niestety. W polityce chociażby. Oni jedynie urośli, nic więcej. Tak, na przykład Giertych. Oni mają taką pompkę wewnątrz, wiesz? Im bardziej się kurczy mózg, tym więksi rosną. Tak? Tak. No, takie samozachowawcze takie trochę. To dlaczego koszykarze nie idą w politykę? No bo oni już tak urośli, że nie mają tej podstawowej komórki, czyli takich zachowań samozachowawczych, ochrony przed wyrzuceniem na przykład ze stołka, sprzed koryta. To jest genialne. W związku z tym rozwiązanie. No, grają w kosza, tak? Wygląda na to, że to bardziej rozsądne niż pójść w politykę, no ale. Jasne. Kwestia sporna. Ale oni też mają korpus supremum. Wszyscy mamy właściwie korpus supremum. A i widzisz. Tutaj ciekawa. Na Ziemi. Tak, to jest w ogóle ciekawa informacja. Wyjdzie to troszeczkę bajkowo, ale muszę przed tym przestrzec naszych widzów, ponieważ każdy organizm ludzki, każdy człowiek. Powinien go mieć, tak? Czyli ta inkarnacja jest celowa i sensowna. Mhm. Nie ma bezsensownych inkarnacji. Natomiast jest możliwość stworzenia takiego biorobota, który nie będzie zasilony duszą, czyli korsupem. Jak to? No tak to, jest możliwość taka. Jest możliwość zrobienia bezdusznego robota. Czego przykładem dla tych, którzy obserwują zjawiska UFO i wiedzą o szarakach, są takie organizmy, to są bioroboty. Więc jeżeli da się zrobić takiego biorobota, to z automatu możemy grzebać również w organizmach ludzkich. Ale mówimy o stworzonym ręką ludzką organizmie, czy też... Ludzką, czy nieludzką, nieważne czyją. Stworzony, okay. Tak? Mhm. Zmontowany laboratoryjnie. I tutaj na progu takiego przełomu znaleźliśmy się parę lat temu, jak pierwszy raz sklonowano ssaka, czyli owieczkę. Owieczkę Dolly. Dolly. No więc wyobraźmy sobie, bo to jest organizm bardzo podobny do nas, też ssak, prawda? To, że on ma tam futro i tą wełnę i chodzi na czterech, ale ma dwie nerki, wątrobę, żołądek, je, oddycha. W sumie biologicznie, jako urządzenie biologiczne, nie różni się zbyt wiele od naszych organizmów, więc jeżeli zostało sklonowane, to znaczy, że w tajemnicy przed nami prawdopodobnie ktoś się już pokusił o to, żeby sklonować człowieka. Genialnie, że zahaczyłeś o to. Bo... Chciałem zahaczyć od zupełnie innej strony, ale to będzie cudowne wyjście do tego, o czym chcę pogadać. Mówmy dalej, tak. Czyli stworzenie sztucznie organizmu. Tak. No i teraz stajemy przed dylematem, którego nie rozstrzygniemy. Pewnie będą zawiedzeni słuchacze, ale nie rozstrzygniemy tego, czy my decydujemy o tym, czy jakiś korsup zechce w taki organizm wejść, czy nie. Ach. Tu jest. No i jest zagwozdka. El problem. Ja tego nie wiem. Nie wiem, oświadczam i nie rozstrzygnę tej dyskusji, bo i moralne autorytety się wypowiadały, że nie, absolutnie nie mamy prawa, że to jest boskie. Co ciekawe,
dziwną zbieżność zauważam tutaj z mitologią sumeryjską, w której też wspomina się o tym, że stworzono organizm. Nie chodzi tutaj o Adama i Ewę biblijnego, tylko o stworzenie na przykład pomocnika dla Gilgamesza. Jego klona stworzono. I Gilgamesz chodził sobie przeżywać swoje przygody, bo on tam się chciał dostać do nieba według tej mitologii, czyli na Nibiru. No i ten pomocnik mu stworzony pomagał w jakiś sposób, czyli był żywy. Mhm. Ruszał się, chodził z nim i tak dalej. W międzyczasie, we wcześniejszej historii sumeryjskiej, też bodajże Inanna, taka bogini sumeryjska, stworzyła też takich ludzi bez duszy. No więc nie jest to jakby dla nas zagadnienie świeże. Okazuje się, że jeżeli te przekazy sumeryjskie mówią prawdę, to takie próby już były wcześniej robione. Dla tych, którzy dopuszczają do swoich umysłów, że istnieje taki ktoś jak Szarak, tak, takie UFO, taki ufoludek, no to też musi dopuścić, że jest to możliwe. Jest możliwa taka inżynieria genetyczna, żeby wytworzyć organizm żyjący. Ale czy tam jest korsup? Czy tam jest dusza? To naprawdę bardzo trudne jest do rozstrzygnięcia. Już zaczynamy słuchać powolutku ludzi, którzy spotykają inne stworzenia ludzkie, w którym dostrzegają pustkę w oczach. A mówi się o oczach, że są zwierciadłem duszy. I tu odbiegamy troszeczkę od nauki, bo to jest taka polemika troszeczkę, prawda? Ale ja też spotkałem takie oczy na swojej drodze życia, gdzie nie mogłem dostrzec niczego. Tam była wielka pustka. Pojawiają się takie fejkowe zdjęcia w internecie, albo nawet filmiki krótkie na YouTubie, w których na przykład pokazany jest jakiś przywódca, zwykle ze Stanów Zjednoczonych, w którym oczy się zmieniają i to już nie w gadzie, tylko całkiem czarne się stają, że nie można nic dostrzec. Ludzie, którzy pracują blisko wojskowości, twierdzą, że takie klony istnieją w wojsku, że są to doskonali żołnierze. Ja nie spotkałem, ale znam opowieść mojej pacjentki, która spotkała takiego człowieka we Wrocławiu na spacerze z psem. I opowiadała, jak wyglądał, co robił, jak się zachowywał. On nawet do niej się odezwał, bo rozmawiała z nim. Była na spacerze, jakiś to był poligon. Nie wiem, jakim sposobem trafiła na poligon, bo zwykle są zamknięte, albo były poligon. No i on tam sobie biegał, joggingował sobie. Ten Szarak? No nie Szarak, właśnie postać ludzka, dwumetrowy facet podobno. Ale on sobie biegał, tak? I też oczy, wiesz, takie, w których dna nie można było zobaczyć. Jako, że trafiła do ciebie, a wiadomo, że zajmujesz się również problemami psychy, to może była psychicznie chora. I miała problemy. Nie, ona miała zmartwienie bardzo poważne, emocjonalne, ale nie dostałem autoryzacji, żeby o tym mówić. Rozumiem. Więc nie będę przybliżał tej postaci, bo jeszcze ktoś się domyśli, kto to jest. A łatwo się domyśleć, gdybym powiedział sytuację, bo... Kobieta, tak? Kobietka. Blondynka czy brunetka? Pierwsza litera imienia. Dobra, nie naciągaj sytuacji. Czyli można powiedzieć spokojnie, że ktoś jest bezduszny, bo tak się mówi o kimś. Tak? Jesteś bezdusznym człowiekiem. Takie są o mnie opinie? Nie, tak się mówi. Ogólnie, nie o tobie. Ty masz dwie dusze, prawdopodobnie. Tak, i mam jeszcze żelazko na dusze, takie zabytkowe. A to masz trzy dusze. Mam trzy dusze i jedna z nich okazuje się być niepalna. Azbestowa. Dobrze, ale koniec żartów. Nie można stwierdzić jednoznacznie, czy to jest, czy nie. Trzeba to brać na wyczucie. Czy ten korpus się zamontował, czy się nie zamontował. Ale jest generalnie taka opcja. Jest taka opcja. Przerażające. Wiemy, to jest. Przerażające i to jest ostrzeżenie, bo jeżeli taka istota stworzona w laboratorium posiada swoją własną inteligencję, a nie ma czynnika emocjonalnego, empatii, współczucia, to prawdę mówiąc robimy potencjalnych morderców. Są nawet filmy. Produkujemy. No, nie bez kozery zresztą zrobione. Przyzwyczaja się nas poprzez filmy rozrywkowe tak zwane do wizji właśnie tego typu. Tak? Do różnych wizji, do płacenia
jednostkami komputerowymi, jakimiś wszczepionymi pod skórę, do chipowania, przyzwyczaja się nas do zniewolenia. Jest mnóstwo filmów, które pokazują, w jaki sposób jesteśmy zniewoleni, prawda? Jasne. Obozy jakieś, FEMA, nie FEMA i tym podobne. Wiesz co, tak sobie myślę, że tak jak każde znalezisko naukowe, wynalezisko naukowe, ma swoje plusy i minusy. Bo człowiek, który wymyślił TNT, prawdopodobnie nie wymyślał go po to, żeby zabijać. Tylko udało mu się wymyślić środek do zgniecenia na przykład siłą wybuchu ścian w kopalniach, na przykład. Podobnie rzecz może się mieć. Z Płodowską też trudno podejrzewać o to, żeby zamierzała, bomby atomowej, tak, żeby zamierzała zniszczyć ludzkość, tak? I taka sytuacja adekwatna może być w przypadku takich klonów. Pomijam teraz kwestie moralne, etyczne, religijne, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której powstaje magazyn, w którym tworzone są klony na zapotrzebowanie ludzi na części zamienne na przykład. No i właśnie. Prawda? No to jak tutaj chcesz pominąć ten moralny aspekt? Przepraszam, no bo co? Bo on nie ma duszy, bo co? Ale jest żywym organizmem i teraz co? Chcemy go unicestwić poprzez wyjęcie nerek, wątroby, no, już są tworzone serca? W tej chwili, co prawda, szczątkowo, czyli jednostkowo, hodowane są z wykorzystaniem komórek macierzystych, własnych, różnego rodzaju narządy, czyli wątroby, oczy, może niedługo będzie można tworzyć. A w przypadku takiego, właściwie nie wiem jak to nazwać, no na pewno nie człowieka, jeśli poddajemy pod wątpliwość, czy on posiada duszę. Co to jest człowiek? No właśnie, fundamentalne pytanie. Prawda? Trzeba sobie zadać i odpowiedzieć przynajmniej częściowo na pytanie, kim ja jestem. Czy ja jestem ciałem, czy ja jestem umysłem, czy ja jestem kompleksem ducha, duszy, umysłu, ciała, wszystkich zjawisk energetycznych, czy jestem stwórcą, czy jestem jego przedstawicielem. Co najciekawsze, każda odpowiedź jest prawidłowa, ponieważ określa pewien poziom świadomości. I jeżeli ogranicza się do świadomości tylko ciała, to też jest prawidłowa. Dostęp, czy też brak dostępu do kolejnych poziomów świadomości wcale nie likwiduje człowieka. Nie odhumanizuje go. Nie, nie. Natomiast wiesz co, tutaj problem, ja bym pociągnął dalej to zmartwienie moralne związane z wykorzystywaniem organów, czy hodowanych, czy wycinanych, nieważne jak to będzie wyglądać. Ja nie wiem, nigdy nie uczestniczyłem w takim eksperymencie, ale wyobraź sobie, jak tłumaczymy widzom, po co jesteśmy. Że te inkarnacje są potrzebne do rozwoju wszechświata, do ewolucji, do tego, żeby wszechświat mógł się nauczyć o sobie czegokolwiek. I nagle spotykamy się z zagadnieniem nieśmiertelności naszego ciała. Przypuśćmy, idźmy dalej, tak? Zróbmy taką ekstrapolację. Czyli musimy zbudować ekstrapole dodatkowe. Dodatkowe podwórko. Więc przypuśćmy, że zastanie nas taka sytuacja za x lat, w której każdy będzie miał dodatkowy pokój ze swoimi klonami i będzie mógł sobie wymieniać cokolwiek mu się zepsuje, przez co uzyskać względną nieśmiertelność. Jeżeli Korsup zakłada zdobycie informacji jakiejś przy danej inkarnacji, tą informację zdobywa, a ciało nie umiera, to on nie może z powrotem wrócić na swoje miejsce. Do innej gęstości wyższej. Tak, do piątej. Do piątej. I domknąć nieciągłość. W związku z tym tego typu postępowanie zatrzyma proces ewolucyjny we wszechświecie zdobywania informacji, co jest naturalną konsekwencją, jedno z drugiego wynika. Więc czy te marzenia o nieśmiertelności w ciele aby na pewno są bezpieczne w ogóle dla misji, którą utworzył Stworzyciel. Pod warunkiem, że ta misja rzeczywiście jest w takim założeniu stworzona, jeśli w ogóle jest. Jeżeli robimy założenie takie, jak zrobiliśmy przy hiperfizyce, no to musielibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, że mocno wątpliwe jest to. Druga rzecz, ludzie dążyć do nieśmiertelności zawsze chcieli. Od kiedy są ślady myślenia na tej ziemi,
to zawsze gdzieś dążyliśmy. Nawet wspomniany Gilgamesz próbował osiągnąć nieśmiertelność poprzez zdobycie rakiety, żeby polecieć do nieba i żeby tam napić się napoju bogów i jeść chleb wiecznego życia. Tak to przedstawia nam mitologia sumeryjska. I tych wątpliwości co do skrócenia lat naszego życia jest bardzo wiele. Nie tylko w mitologii, jest w naszej nauce to przemycone. Opowieści o wampirach przecież są typowym przykładem na taką projekcję marzeń o nieśmiertelności. Na Olimpie piło się jakieś ambrozje różnego rodzaju, żeby przedłużyć życie. Tak? Człowiek zadawał sobie pytanie odwieczne, od kiedy istnieje cywilizacja i zapis trwały, czy bogowie żyją wiecznie, czy mogą umierać. A jak umierają, to w jaki sposób? Czy ze starości, czy w wyniku jakichś innych okoliczności, na przykład zabrania im życia. Historia Sumeru pokazuje, że bogowie byli śmiertelni, czyli umierali, można było im odebrać to życie, ale póki nic dramatycznego się na ich ciałach nie działo, to poprzez picie odpowiednich roztworów i jedzenie odpowiedniego pożywienia. Czyli zdrowa dieta. Czyli zdrowa dieta będziemy promować, tak? Ziółka i tak dalej. Chociaż mówią otwarcie, że ten sok był z winogron, czyli prawdopodobnie bogowie ówcześni Sumeru baniaczyli po prostu, żeby przeżyć, czego my nie polecamy, ponieważ jesteśmy troszeczkę inaczej skonstruowani. Ale tradycja przetrwała, jak widać. I pierwiastek boski. I tak. Czyli no moralnie cię to troszeczkę uwiera. Tak, z drugiej strony, wiedząc przy założeniu, powtarzam, hiperfizyki, że dusza jest nieśmiertelna w naszym pojęciu, w naszej skali czasu, to czy my akurat musimy bać się śmierci? Jesteśmy tak mocno związani z naszym organizmem, że w pewnym momencie uwierzyliśmy, że jesteśmy organizmem tylko. I stąd wynika ta droga do nieśmiertelności, nieosiągalna. A jeżeli stanie się osiągalna, jeżeli klony rzeczywiście żyją pośród nas, co zeznają inni ludzie, że na swojej drodze spotkali takich ludzi. Takie organizmy. No więc jesteśmy na progu homo cybernetikus. I póki cybernetyka ogranicza się do noszenia okularów, to jest wszystko w porządku, czy tam powiedzmy jakieś egzoprotezy, czy nawet endoprotezy, to jest wszystko ok. Ale jeżeli my chcemy przedłużać w nieskończoność swoje życie fizyczne, to będziemy się tak dalece skupiać na tym, za co odpowiedzialne są implanty pewne funkcyjne, które nie są fizyczne. To są implanty, które inni nazywają programami, psychologia nazywa je jeszcze inaczej, że może mniej inwazyjnie je nazywa, że to są programy wychowawcze na przykład, programy podświadomościowe. Wszystkie te typy implantów zbierają się na pewne funkcjonowanie naszego organizmu. I im bardziej zwracamy uwagę na te implanty, tym bardziej jesteśmy przy ziemi, można by było powiedzieć językiem popularnym, lub też, tłumacząc bardziej dokładnie, jesteśmy skupieni na sobie jako na organizmie, na przetrwaniu. I do tego świat w tej chwili nas zmusza. Chociażby życie w konkurencji, walka o przetrwanie, to jest... My się śmiejemy z filmów Walka o ogień, a w tej chwili mamy walkę o ogień. Dokładnie zajmujemy się dokładnie tym samym, co te prymitywni nasi przodkowie przedstawieni w tym filmie. Jasne, na inną skalę. Gramy na inną skalę. Lepiej się tylko ubieramy i lepiej lepszych pachnideł używamy. I to wszystko. Wiesz co, myślę, że jeśli taka postać jak Rothschild, który, no umówmy się, mógłby spokojnie na pstryknięcie palca... Który z nich, bo ich tam jak psów jest. No ten, co zmarł niedawno właśnie, taki najstarszy, ojciec chyba, praojciec rodu. No, znany był z tego, że przedłużał sobie to życie swoje w nieskończoność, tych przeszczepów chyba samego serca miał 7.
różnego rodzaju inne przeszczepy. Może on je jadł, a nie przeszczepiał. Dlatego tyle potrzebował. Z dzieci. Zjadał. Przetaczał krew w nieskończoność i tak dalej, a jednak tam w wieku, nie wiem, nie chciałbym popełnić błędu, no ale tam ponad 100 lat żył, ale jednak mu się zeszło z tego świata. Czyli jeśli taki facet jak Rothschild o nieograniczonym zasobie, prawda, finansowym, nie był w stanie sklonować się, a chodzą słuchy, że przecież Walt Disney się zamroził, prawda, przed śmiercią. Na lepsze czasy. W Horteksie. Na Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Jak ktoś chce, proszę bardzo. Czyli jednak no, ta bariera technologiczna jest na tyle poważna, że nawet Rothschilda nie udało się skończyć. Najwyraźniej tak, ale nie wiemy, co mu zabrało życie. Mm. Może tak miało być. Tutaj po stronie fatalistów na chwilę stanę, bo jeżeli mamy do czynienia z pobudką ludzkości, a wierzymy w to, że tak, to może tacy ludzie, którzy nas zniewolili, chociażby przez system pieniężny, oczywiście robią to na różne sposoby, ale ten jest najbardziej wyraźny, może mieli odejść, tak? Niedawno, parę miesięcy temu, miała nie żyć królowa Elżbieta, tak? Niemka władająca Anglią. Więc a czy żyje, czy nie żyje? Jak się dostaniemy do tej informacji? Drążmy dalej. Racja. Przecież, a jak się nazywał ten Breżniew? O. Leonid. Leonid podobno miał parę sobowtórów. Mhm. Ale to sobowtórów, to wiesz, zabezpieczenie czysto takie. Ale też nie wiadomo, czy umarł, czy nie umarł. To nie wiadomo. Znaczy, na Kubie przecież też długo powstrzymywano informacje o śmierci Castro. Wielkiego kastrata. No. Więc nie. No, nie możemy się dowiedzieć tej prawdy. Ona jest przed nami ukrywana i może dobrze. Po co nam to wiedzieć? Po co się skupiać na innych rzeczach? Jeżeli odejście takiego Rothschilda powoduje, że zmniejsza się ucisk, że zmniejsza się prawdopodobieństwo chociaż tego ucisku, tak lub nie. Na jego miejsce przyjdzie siostrzeniec, bratanek. I no dobrze, inny. A jak oni też nie wytrwają próby czasu, a jak ta próba czasu będzie krótsza, wszystko może się wydarzyć. Żyjemy w pewnym świecie, w którym wszyscy projektujemy wszystko. I w zależności od tego, na czym skupimy uwagę, to staje się bardziej prawdopodobne. Im więcej tej uwagi będzie, tym większe prawdopodobieństwo. Więc jeżeli my w tej chwili dojrzewamy do tego, żeby zmienić swoje programy myślowe, to możemy je równie dobrze zmienić tak, że zamienimy potomków węży w potulne żaby. Tak, degradacja do płazów. No nie, no to płazy są. Płazy, żaby. Płazy, czyli tak, czyli amfibia z łaciny. Tak, naprawdę. Po łacinie to amfibia. Tak jak gady, to reptilia, stąd nazwa reptilianie, którą się w tej chwili bardzo mocno szafuje. Tak. Nie skończymy tego tematu teraz. Ja też tak sądzę. Zapraszam do posłuchania nas w następnym odcinku, bo to ciekawe jest. No ciekawe. Rozstrzygnijmy wobec tego, czy ta dusza chętnie będzie inkarnować, czy niechętnie będzie inkarnować w takich sztucznych pojazdach. Dzięki, Jacek. Dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jacek Sokal, Janusz Sadza. Do zobaczenia.